Cześć, siemano, witajcie, z tej strony Mafia Solec i bardzo serdecznie witam w kolejnym odcineczku na moim kanale, jeszcze z FSA 19, już niedługo, a ze mną oczywiście Mr. Dom 15. Witajcie. I taki piękny skład, mam nadzieję, że na posąsiedzku na FSA 22 nam zostanie. No co tu dużo mówić, no tyż jak sąsiad szaleje i sąsiad szaleje jeszcze bardziej i szasta tymi pieniędzmi, no to tyż muszę jakoś gdzieś tam obok sąsiada troszkę z boku stanąć. No i też postanowiłem, że sobie nie będę żałował. To co miałem sprzedać, to sprzedałem, czyli wszystkie mleko i siewnik, który nie był wcale jakiś tam mega stary, ale za dobre pieniądze poszedł, poza 26 tysięcy. Sprzedałem wszystkie mleko, tak jak już mówiłem, i udało mi się kupić ten wspaniały zestaw. Tak, będzie tam może pisać, że o, sąsiad kupił fynda i ty też. Ja powiem tak, jak już mówiłem. Pisz to tak. Tego fynda ja już, no, chyba w 50 odcinku gdzieś mówiłem, że pojawi się u mnie fynd. I powiem wam szczerze, fajnie, że sąsiadowi spodobał się tamten, bo ja tej faworytki jeszcze nigdy wcześniej na żadnej serii nie miałem, dlatego też chciałem sobie ją potestować. A podoba mi się to, że na przykład jak będą akcja kiszonka, no to będzie to tak dość klimatyczne, bo sąsiad będzie jeździł fendem, ja będę jeździł fendem. No ale tutaj mówię, no kocham na fenda 160 ponad tysięcy poszło, to jest wersja 200 koni, więc tak popatrzyłem mniej więcej po necie, no i cena jest tak mniej więcej dołożona, tak jak powinna być. I używany siewnik Horsza 6-metrowy, 3 tony, 3100 litrów zasypu, także naprawdę bardzo fajnie, myślę, że będzie zapierdziela około 16 km na godzinę. Powinniśmy prędkość rozwinąć, także powiem wam szczerze, naprawdę jestem mega zadowolony z tego zestawu, bo wygląda świetnie. Ach, i ten piękny dźwięk odpalania. Krótkie cięcie, bo niestety no fiwka się zaczęła i kierownicy wyłączanie, bo niestety te dwa kontrolery się ze sobą nie zgrywają i zapomniałem podłączyć, gdy wchodziliśmy do farminga. Ale już wszystko pięknie jest w środeczku, no jak ta lala, jak ta lala. Od chłopaków ten zestaw odkupiłem, on praktycznie nie był odłączany. On z tym siewnikiem non stop pracował u chłopaków w biogazowni. Chłopaki teraz sobie kupili 8R John Deere nówkę i wzięli sobie Horsza nowszego 9-metrowego, także naprawdę konkretny zestaw. Pewnie gdzieś kiedyś na wiosce go spotkałem, bo chłopaki mają naprawdę tutaj sporo pola w okolicy, a my teraz musimy wrócić. Dawno, powiem wam szczerze, żeśmy nie jechali z tak daleka. Ja już nie pamiętam, kiedy w plecach byłem. Troszkę inaczej też tu miało to wyglądać, bo mówię, no miał Tanas przywieźć ten zestaw, dawno też nie było nic ogarniane, ale niestety no Tanas zapierdziej w polu po tych wszystkich wyjazdach tutaj do Bytowa. I już mówię, dobra, to dzisiaj sobie ogarniemy też, dlatego przed odcinkiem sprzedałem sobie mleczko, jak i mi również tak i Adasiowi. Dobra, tu musimy zwolnić, bo niestety idealnie znów przy plecach się byśmy spotkali. A już widać, że Adaś tutaj kiedyś jechał i przyczepą zawadził ten znak, także naprawdę zrobić tego jeszcze raz tak samo. Nie wiem czemu, co jakiś czas dziwne lagi tutaj na tych plecach są. Miejmy nadzieję, że jak dojedziemy na wioskę, to już nas będzie normalnie, ale nie, no moim zdaniem no zestaw prezentuje się pięknie. A tutaj wielkie podziękowanie, pozdrowionka dla rolnika, bo żeśmy ten siewnik robili jakiś rok temu, może niecały, bo chciałem go na poprzedni sezon po sąsiedzku, ale już później było za późno, bo jakiś inny siewnik wziąłem i chyba tylko i wyłącznie raz wystąpił ten siewnik na Chociebożu. I powiem wam szczerze, szukałem siewniczków i mówię, kurde, by się przydał jakiś właśnie siewnik porządny. Czekajcie, tu jest zjazd, tak, tu jest zjazd. Przydałby mi się jakiś siewnik porządny 6-metrowy, ale z tych szóstek no były tylko te do uprawy pasowe. Ja mówię, no nie, no na posąsiedzku mi taki nowy nie pasuje, no i też nie będę dawał za siewnik, wiadomo, tam 180 czy 200 tysięcy, tak? A ile dałeś za tego? Za tego wyszło mnie 52 tysiące chyba, jak dobrze pamiętam. Ale tak, w tym kierunku w nim ma no światło uszkodzone, nie wiem czy kiedyś go damy do remontu, lakier już praktycznie z niego zszedł. Jak patrzyłem, to ten oryginalny 6-metrowy, tylko nie wiem czy on ma, nie wiem czy nie ma zasypu jeszcze na nawóz. Ten mój jest bez podsiewacza oczywiście, jest to zwykła ziarnówka tylko. Kosztował chyba 76 tysięcy, także mówię, za używkę no to tu jak najbardziej można się pobawić, ależ kurczę, no zestawik naprawdę piękny, dźwięki jak i Adam w swoim fendzie przyszykował, tak i ja w swoim fendzie również musiałem dźwięki fajne sobie sprawić, bo nie mogło być oczywiście inaczej. W dzisiejszym odcinku również pobawimy się z wapnem, też mega kozacka akcja, aż kurde bardziej chciałem miniaturkę właśnie robić z wapna, bo o wiele ładniej to wyglądało, no ale no mówię, kurde cię potrzebuję.
tego ciągnika do siewu, bo są rzepaki do siewu, jak sami dobrze wiecie. A ty pięknie, ogólnie będziesz długo potrzebował ładowarki? Dwie minuty, trzy teraz i koniec. Bo ja, bo nie chciałem się przepinać, bo mam zapiętego łyżkę do... Dobrze. Nie, no mi o to ci wiesz, bo ja mam teraz szanokosy. A ja teraz jadę zasypać, tak, ja mówię, kurde, nie wiem czy internationalem sięgnę w ogóle. I tak se kurde mówię, przecież my ładowarkę mamy, muszę się przyzwyczaić w ogóle do tego, bo jakoś tak, wiecie, wcześniej bez ładowarki, tutaj przebudowa na pełnej musi być wjazdku, bo ja nie wiem, czy będziemy dawać radę z tymi zestawami tutaj w ogóle wjeżdżać, no i nie daliśmy rady. Chodź, a nie, dobra, sorry. Po prostu troszeczkę gaz żeśmy upuścili. No ale jest już ciężko na moim gospodarstwie, żeby teraz to... Ja sobie powiększyłem, naprawdę jestem zadowolony, ogarniać, że teraz jest całkiem dużo miejsca na gospie. Ale ja lubię, gdy jest tak ciasno, bo powiem wam, te maszyny wtedy tak fajnie wszystkie widać. Wszystko jest tak fajnie ogarnięte. Mam już przyszykowane big bagi, mam przyszykowane to wszystko. Wreszcie będziemy mogli naszą ładowareczkę sobie potestować. Teraz tylko tak, czy ja mogę jakoś fajnie sobie wypiąć? Jo, mogę sobie wydłużyć. Słuchajcie, trochę cofniemy. O! Sygny kuk po kogucie. Coś to chyba bardziej kurka. O, dobra. Jeden już się sypie. O, dobra, obydwa się zasypują. Nie będę sypał więcej rzepaków, bo mam trzy pola do obsiania. Więc myślę, że to powinno mi jak najbardziej starczyć. Dobra, to by się przydało wsunąć teraz ramię. Kurde, muszę sobie jeszcze to kiedy ogarnąć. Ło! Gdzie siadać, że ten? Że podczas wysuwania i wsuwania ramienia nam się drzwi otwierają. O. Znaczy to rzeczywiście otwierałem, to wiedziałem, ale nie wiedziałem, że podczas tego. Tutaj. Dobra, czyli beka, bo tak to wszystko inne mam, ale nie mam wysuwania na tym panelu. Więc jeżeli będziesz potrzebował ładowarki, to jak najbardziej ją już mogę wziąć, tak? Możesz. Dobra. Znaczy się na kosy, to będę mógł wziąć akurat, super. Ja sobie tu gdzieś no ja dalej tak co w pole. Jest tyle roboty, że ja masakra. Dobra, zamykamy klapę. Ja dzisiaj ruszam w siewy rzepaku. Choć mówię, teraz dzięki temu pięknemu zestawikowi raczej na luzie te siewy rzepaku powinny pójść dość szybko. Zrobimy sobie wapienko i w następnych odcinkach pięknie, bo będę mógł sobie ruszyć z pracami pożniwnymi, wreszcie oborniki, wreszcie... O, tu nie wykręcę. Wreszcie oborniki, wreszcie gnojowice, bo tego jest naprawdę sporo do wywozu, mam ten sprzęt, więc akurat tutaj go na ten sezon nie będę sobie wymieniał. O, i fędzik sąsiada również pięknie sobie tam po polach lata. Tutaj też, że mnie widzisz? Ja już wyjechałem, jestem, zaraz będę skręcał na pole tutaj do siebie siać. Rzepoczek. Dobra, cygnyk, fuu. Ale widzę. Pamiętaj, dwa zielunkie teraz. Kurna, o Jezus Maria. Urwie pewnie go. No, tak to będzie chyba. Dobra, czekajcie, poprzecznioki zrobię na koniec. W tym zestawie nie muszę się tutaj bawić. I uwaga, pierwsze rozkładanie. Byłem u chłopaków, zobaczyć jak już to sobie... Byłem u chłopaków, nie rozłożyli mi jej. U chłopaki też już sobie pięknie zaczęli siewy rzepaku. Tylko ja mam nowy siewnik kupiony jako pierwszy i nie zacząłem się. O, dobra. Ale pójdę z siewami w długą, to aż będziesz... Tutaj najlepsze jest to, że mam piękny GPS do tego siewnika od razu. Tutaj nic nie musiałem u chłopaków ogarniać, więc jak najbardziej z tego będziemy sobie korzystać. Mógłbym je rozkładać... Masz GPS, a? No, tutaj w środeczku pięknie to naprawdę wygląda. Auto GPS. Dobrze jest, dobra, troszeczkę tutaj odjedziemy, bo boję się, że możemy zahaczyć. Okej. Okay. Ale 6 metrów to 6 metrów, kurde, nawet 17. Chłopaki mówią, że koło 16 jeździli zawsze podczas siewów. Bo tam w plecach to mają dużo dziur, więc... No, ja ogólnie mówię, tutaj on chciał, żebym 20 km na wstępie tutaj jeździł tym siewnikiem, ale powiem wam szczerze, mówię, jako iż to używany jest, no to już wiadomo, a, wszystko nie pracuje. A, to wszystko by poodpadało, tak, tam po drodze. Po co się później mamy się rozwijać, żebyśmy mogli to sobie ogarniać. Jak tu wyjdzie z zwrotnością tego zestawu? No, nie jest aż tak jakoś mega zwrotny, jak mi się wydawało, ale i tak sobie świetnie tutaj daje radę.
koła bardzo fajnie się brudzą. Jestem w szoku, jak tu się to udało ogarnąć. Mówię, ten siewnik żeśmy z rolnikiem jakiś czas temu ogarnęli, bo jak go chciałem, to był 17 bodajże, jak dobrze pamiętam. Bo 17 strasznie mi się podobał, ale kurde, mówię, co i muszę tutaj z tymi teksturkami sobie pogrzebać. I oczywiście pozmieniałem na horsza, zrobiłem, żeby było to już pozdzierane, bo chciałem taki właśnie lekko używany. Jo. O! Słum się lekko zawrotna prędkość. Jo, jo, jo. I tutaj kurczę, leżał i tak wczoraj, mówię, Boże, że mi o tylko go znalazł, bo na pulpicie go nie mogłem znaleźć, ale pamiętałem, że miałem to na folderze z Chociaboża. I tam szukam po całych dyskach, wszędzie i tylko kilka modów miałem znalezionych i mówię, Boże, patrzę, jest ten horsz, więc mówię, super, że to tak akurat wyszło, ale niestety nie był MP i miało popsute właśnie kierunki, więc mega się cieszę, że rolnik znów mi tutaj tyłek uratował i ogarnął mi właśnie to, aby dzisiaj ten siewniczek można było sobie już na spokojnie zakupić. Kurde, zobaczcie co, ja parę razy przejadę po tym polu i dziękuję, dobranoc. Takie siewy to ja właśnie chciałem, żeby tu już było, bo powiem wam tak, mordy, no nie ma na co czekać, tak? To jest końcówka farminga, chcemy jak najwięcej się tutaj jeszcze rozwinąć. Ja teraz kupując taki siewnik wiem, że na pewno mi to wszystko o wiele ułatwi pracę, dzięki czemu mogę w następnych sezonach tak mega, ale to tak mega pójść w hektary. Bo jak sąsiad idzie w te hektary, mimo że gdzieś tam się raz okazało, że mam tych hektarów więcej mimo wszystko, to i tak nie wiem czemu, jak tak patrzę zawsze, to sąsiad tych kul mo. Także ja tutaj na pewno muszę teraz przytulić sporo hektarów w najbliższych sezonach, żeby te maszynki mi się po prostu zwracały. Myślę, że następny odcinek pozbędziemy się już naszej 60-tki, bo raczej ona nie będzie miała już polotu z tymi wszystkimi maszynami, które się znajdują. Większość prac przejmie po 60 oczywiście International i wtedy będziemy musieli prawdopodobnie gdzieś tam za jakiś czas pomyśleć, nie wiem, no ładowarkę mamy, więc spoko, bo mówię, to teraz trzeba też liczyć jako taki ala ciągnik z turem, więc mówię, International teraz tak jakby przejmuje pracę 60 i będziemy myśleć później już na pewno o jakimś nowym ciągniku, tak? Ale to już na razie starczy. Trzeba teraz pomyśleć o kredytach, trzeba pomyśleć teraz o, no właśnie, o spłacie tego wszystkiego i o inwestycjach kolejnych. Bo mówię, no nie ruszyłem jeszcze z bydłem mięsnym, więc tutaj jak najbardziej jeszcze tu musimy troszeczkę pieniążków zainwestować. Ja nadal nie ruszyłem mojego kredytu, więc gdzieś tam dopiero prawdopodobnie w zimę zacznie się takie większe spłacanie lub po mleku, które teraz niedługo będzie. Soi też w tym sezonie dość dużo będę miał, więc mam nadzieję, że soja i mleko pomogą mi spłacić ten kredyt i szybko o nim zapomnę. A kombajn już będzie spłacony i gitara siema. Dobra, tu jeszcze będzie w jedną i w drugą i mamy koniec, czyli muszę teraz pamiętać o poprzeczniaku tamtym. I co to jest? 11 minut odcinka, kruca fuks. Ależ to będzie szło tak, wtedy. Tak patrzę, no i na pewno. I tak na pewno będę musiał myśleć nie tylko o nowych polach, ale też o dokupieniu pól, tak żeby można było rozwinąć te pola, które mam, z racji tego, że no zobaczcie, przy takich maszynach dobrze to pole jest w miarę równe, ale przy takich maszynach już troszeczkę większe kawałki będą się lepiej oczywiście opłacać. Wydaje mi się, że po 6 metrów powinno być tu po lewej stronie, więc spoko. Tu jeszcze muszę chyba bardziej to ustawić, nie wiem, mega sucho jest, bo u chłopaków to normalnie po same te przednie kółka, ale u mnie tu jakoś już nie próbowałem wcześniej na pogłębiaczu i to nie idzie bardziej ustawić, nie wiem, czy jest tak sucho, czy coś jest nie tak, tak, zobaczymy. Na razie odsiejemy prawdopodobnie tylko jedno pole, a ty co, działaj z zawodnikiem, czy co? Tak, teraz ze stodoły wjechałem pod owareczką, więc... Dobra. A, no dobra, widzę, faktycznie. Kurde, no, o Jezu, jak dupę podrzuciło. O Boże! Oh, yeah. Chciałem zdążyć wyhamować przed oborą, co nie? I... Czekaj, da się? Jak to? Patera. Co nie chcę jak się tego widzieć. Ale jak, podbiło mi. Jak na YouTubie. Dokładnie. Czy tutaj ja jestem w stanie wykręcić? Ale chyba twój fend jest zwrotniejszy, co? To tak, powiem ci, że jest tak dziwnie, bo na przykład
Kręciłem go teraz z tym. Z kosiarką, bo jakoś tak no. No ale ten mój ma przód, ma wszystko, tutaj mówię, to tu bardziej stawiam na moc, a nie na zwrotność. Więc trudno. Okej, okay, opuszczamy. Okej. Okay. Let's go. Drugi poprzecznik, cygnyk, fuch. Tu prawdopodobnie nie muszę cofać. Znaczy nie będę musiał dojeżdżać do końca, bo zaraz tym poprzeczniakiem jak będziemy lecieć, tu sobie to to zrobimy. Także no mam nadzieję, że nie będziecie źli, że wybrałem taką, a nie inną maszynę. Nie chciałem, bo znaczy powiem tak. Myślałem jeszcze o TLS, jakoś tak ten Fendt, ale on jakoś bardziej mi się nie podobał i ja go używałem w jakiejś serii. Pamiętam, że go gdzieś miałem, dlatego też postanowiłem, że nie ma sensu brać go znów na taką serię. Co następne, myślałem o lokomotywie John Deere'a, bo mi pisaliście, że bardzo fajnie jakby zobaczyć. Ale Polak taki... nie lubi lokomotyw. Ale nie, bardzo lubię, tylko... pod względem takim, że ja nie chcę, aby kolejny sezon iść w John Deere'a. W ogóle w tym sezonie chcę, by było tak, że będę miał jak najwięcej marek ciągników. Ale marka została spokojna. Bo mówię, no nie chcę, żeby było znowu tak, że mam same John Deere'y tylko, czy coś w tym stylu. Tutaj mówię, ten Fendt naprawdę... Ja fajnie, poszedłem białoruski, a teraz czas na zmian. No, także sądzę, jak będziesz chciał kiedyś Fendta kupić, to ja pewnie będę tego sprzedawał, bo nie mogę się zgadzać. Pewnie nie będę chciał kupić. Nie, bo ten twój jest tam idzie go. Nie, znaczy na pewno, nie, no, nie będę też bawił się nie, też nie, w same Fendy. A nie chodzi więc... o to, bo po prostu nie ma sensu kupować od sąsiada, skoro tyle jest pięknych maszyn w internecie. To już mówię, gdzieś tam jeszcze kiedyś o tym częściej myśleliśmy, ale teraz to po prostu nie ma sensu, nie zgrywa się to, bo po cholerę oglądać u jednego czy u drugiego tą samą maszynę. Jest tyle teraz pięknych maszyn, że i tak lepiej jak ktoś inny od nas to kupi i po prostu. Bardziej już nawet ostatnio też widzowie pisali o tym, że. Że mamy koniec farminga, może w następnym farmingu będzie to ciekawsze, ale mówią, że mamy koniec farminga, więc trzeba się pobawić teraz, tak? Jeszcze tym, co nam zostało, a nie bawić się tymi samymi maszynami wiele lat, tak? No to też białoruśka poszła do Żyda, a nie do sąsiada. No, sąsiada też prawie jak Żyd. No ja bym nie wziął akurat białoruśki, bo nie myślałem o takim ciągniku, więc... A mi wymusił. Ja? Nie. Niebieski. Myślałem, bo akurat wychylałem się na drogę, bo cofałem, widzisz? Tak ciężko tym zestawem cofnąć, że jest ogna, ale słuchaj, no jakby nie patrzeć, kurna. Ile tu jest? Hektar 20? Co? Boże, pierwszy... Pół hektara tu jest pole? No. Serio? No jest takie małe? A nie, dobra, bo ja mam tu dwa kawałki złączone. Czekaj, ta jedno jest pół hektara. Aha, dobra, to tu razem maksymalnie hektar jest. Łe, kurna, dziot, ja myślę już, że fajnie tego. Elegancko tu. A, dobra, mówię, co tak dziwnie mi wykręca, ja na klawiaturze sobie wykręcam. Wykręca chłopa. O, dobra, opuszczamy. I hektary pochłaniamy, proszę państwa. To jest login. Teraz się można bawić. O, także myślę, że ja w następnym odcinku fajnie, bo ja już będę tam miał końcówkę wapna, tego wszystkiego, raczej wapna, to będę starał się jak najwięcej dzisiaj porobić. Mówię, ten teraz zestaw jeszcze nie raz zobaczycie w tym sezonie, a wapno tylko jest raz na sezon. Więc tutaj zaraz idziemy działać sobie z wapnem i zobaczymy najwyżej później na koniec odcinka jeszcze będziemy sobie siać, bo chcę jak najwięcej wapna zrobić, bo z tego jak dobrze pamiętam, to sąsiad chyba chce wapno robić w kolejnych odcinkach. Tak, muszę. No, bo także... mam tyle pól, że to jest jakaś masakra. Ja nie mam aż tak tragicznie, fakt, że nie są wszystkie żniwa jeszcze zrobione, ale jest ja nawet nie chcę słabo myśleć z tym, bo... Już mam ten... Żałuję teraz, że nie kupiłem tego większego rozrzutnika, bo nie pomyślałem też, że tyle obornika będzie. A czekaj, a co ty wziąłeś za rozrzutnik? Ten stary, co mam. A, ty jeszcze nie go anulował, bo przecież, kurde, ja ci wysłałem już piękny, ja mówię, kurde, ty narzekasz na niego, przecież on taki zarąbisty. No nie, jeszcze tego nie kupowałem. Tu z tyłu sobie zajedziemy. No to nie ma sensu wprowadzać go nigdzie. A tutaj zobaczcie, jakie już piękne zestawiki na nas. Czekaj. Nie, ale liczę, że już niedługo. Okej, okay, fajnie. O, żeśmy przestawili jeszcze zaczep. O, ten Fendzior będzie zarąbiście wyglądał z przyczepą. Jedną i drugą. Wreszcie wiecie, będzie taki... Sam raz to jest. O, nie chciał zagasnąć, mówię, kurna, dziotko, co mi chłopaki sprzedali. Dobra,
Lecimy na Szczecin. Dużo w ogóle zielonych maszyn mam, sam jestem w szoku. Jak przy poprzednio miałem dużo czerwonych po sąsiedzku, tak teraz naprawdę. O, tutaj ten tur jest naprawdę mega wolny. Ładowarka nam taką robotę zrobi w oborniku w tym wszystkim, że się sam nie mogę doczekać, kiedy będziemy działać. Ja teraz wiesz, chwila mam naładowane, więc tu pod tym względem to jest mega. Ja mówię, no dzisiaj nie chcę ładowarki, bo widziałem, że ten obornik sobie tam będziesz działał. A poza tym mówię, kurde, będę zaraz robił ten oborniki i to wszystko, to mówię, jeszcze tego Internationala fajnie by było sobie wykorzystać. Tam dobrze wszystko leci chyba, ja mam nadzieję, że trafię na przyczepę. Nie, z tyłu się nie pojawia. Wapna zamówiłem 35 ton. Mówię, zobaczymy, jak nie starczy, po prostu pojadę sobie już sam tutaj od chłopaków kupić tam koło 8 tysięcy chyba wyszło, jak dobrze pamiętam. Sobie samemu to przywiozłem, także za transport nie musiałem nic sobie liczyć. Myślałem, że przywozi to na odcinku, bo teraz tą dużą przyczepę, powiem wam, że ma naprawdę ciekawą i ona sobie powinna fajnie tutaj radzić. Ach, kurde. Jeszcze jeden i jeszcze raz, dobra, wbiło się. Sto lat. Nie, chyba jakiś skowolony. Skowolone wapno trafiłem tu teraz. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda spoza kamery. O, no i właśnie o takiej miniaturce coś mi się marzyło tutaj. Powiem wam, naprawdę świetnie to wyglądało. I teraz tak, lecimy sobie na pola. Lecimy sobie na pola. Tu ostatnio żeśmy kosili, to nie. Najmniej żeśmy robili na polu z tyłu. Także sobie tam teraz właśnie aktualnie pojedziemy. Muszę kurde jakąś drogę sobie wyrobić. Bo też czasami tędy sobie objeżdżamy. I pojedziemy sobie na tym polu koło Adasia. Akurat fajnie, bo Adaś będzie tu chyba sobie obornik ładował. Jeszcze powiedz, że gdzieś wozisz za gospą, to już w ogóle by było pięknie. Obornik wożę na dzierżawę najnowszą, więc daleko. Ło, szkoda. Tam jedynie tylko ładuję, Marta. Dobra, to się trzymaj wtedy. Pozdrów tam. Ileś to metrów, kurde, miało ta nasza... Wiesz, metrów z jakiej budowy? Dobra, podnosimy. To jest... Ojoj, tu będzie z 9 metrów. On jest... nie jest zwrotny. Tak mi się zdaje. To? Fend. No mój też nie. Więc czyli na fendy mają to do siebie. Moc fendy mają. Tak ma już. Moc mają, ale nic. Poza tym ciężko tym wywinąć. Dobra, 10 metrów będzie. Powiedzmy. Czekaj, ja tam słyszę cały czas ciągnik odpalony. Ty masz coś odpalone? Albo mogę mnie zgasić. Albo International u mnie kurde chodzi i go tak da. Tak słyszę, ale to było dziwne. No, też mogło tak by być. Czekaj, 15 na godzinę to jest za szybko, kurna, co ja robię? 10 na godzinę, o. Żebym się kurde zobaczył. No pytaj się, ile mam motogodzin wszędzie, 16. No ja mój ma prawie 18 motogodzin, kupiłem go. No to ładnie. Akurat pod tym względem mamy dość podobne. Chłopaki mówili, że maszynery. Mnie osądzali go, więc... A, my tam dawali. Ale on też z jednej strony, no mówię, praktycznie tylko w silniku mówi, u nich chodził. Akurat chyba mają sporo maszyn. I większość trzymają na PGR-ze, bo ich jest właśnie biogazownie. O, czekajcie, to takie 12 jakbym dał, żeby mi starczyło to wapno w jedną i w drugą, by było super. O, 13 na godzinę, dobra. Ta wodnica chcesz, bo mam w środku. Ta wodnicę? No. To może przywieźć, nasmaruję im coś. Jo, maszyn. Teraz zauważyłem, że wożę ją ze sobą w ciągniku. I pewnie, i nie wiem, chyba z pole tej kukurydzy też jakiś znacznik gdzieś zabrałem. Bo też takowoż coś tu jest. Chyba. Żółte, co może być żółte? Właśnie, trawka, ale to trawkę sobie prawdopodobnie ludziska ogarnę poza odcinkiem. Bo... tutaj... takie rzeczy, mordeczko, ogarniasz poza odcinkiem? Tak, trawkę. Fajnie to zabrzmiało. O, ale mnie teraz zarzuciło na tym. No widzę. Wysepce, cudowny. Dobra, miejmy nadzieję, że dojedzie najwyżej pod końcówkę sobie lekko. Jeszcze przyspieszymy. Czekaj, damy 15. No musimy gdzieś znaleźć ten odpowiednik, wiecie, bo jakby mielibyśmy... Oh no! To przy, jako dany, przy jakiej tam prędkości byśmy jechali, to i tak by tam tyle samo robiło. Ale gramy tu bez tego modu nadawkowanie, bo zawsze się zapominaliśmy, nie wiedzieliśmy ile tego wapna dać, więc spoko.
Ja już myślałem, że sąsiad robisz tu, te, koło mojej obory. No to przecież moje pole do wyjeżdżania jest akurat. No kurde. Dziadu muszę ci poubijać trochę. Ja tam chłopie nie będę wiedział, chyba trzeba będzie głębosza jakiegoś zamówić porządnego. No. Jakieś gwoździe może też powrzucać na razie na jakiś czas. Nie wiem, ty nic popielnika nie wyciągasz. No muszę tak kurde właśnie zrobić. Piec zaczął czyścić, to może no, i byś tak, coś. Tak, a później o tam nie będę miał jak jej i urobić tego pola. Daj Boże, jak najszybciej bym tam zasiał, a tam idzie zboże, więc nie. Ja jak jechałem, to byłem pewny, bo miałem taką teksturę jakby siewu z daleka, co ja mówię, sieję tu jebaniutki, ale nie. Udało się. A tam będzie zboże w tym sezonie, więc będę się bawił tam. To dobrze. No, jakbym od początku... Boże, jaką mu na pumpę ma wydajną. No, sekundę, jest tu do góry, do domu. Szczerze? 12 na godzinę jakbyśmy... 12 nie, 13 na godzinę jakbyśmy ustalili, to na całe pole by starczyło idealnie. Byśmy nie musieli się tutaj... o nic denerwować. Ja na razie się w ogóle nie denerwuję. Cały czas systematycznie do przodu. Bardzo ładnie. Akcja obornik teraz Boży. Pewnie będzie, o, śladów pełno, już zaraz będą dzwonić, kurwa, na dziot. Nie będą dzwonić, bo nie ma kogo. Że brudno. Ja im zaraz robię brudno. O, sąsiada zwolnili z policji, to można działać. Ja im zaraz pokażę. Jest brudno. Dobra, pojedziemy teraz sobie jeszcze na ten malutki kawałek rozwieźć wapienko. Kurde, a tego wapna mi zostanie, jeszcze nie wiem, czy sąsiadowi się nie sprzeda wtedy. No jo, bo ja będę potrzebował dużo, ja tam trochę zamówiłem, ale myślę, że i to i tak mi nie starczy. No ja tu kurde, nie, no albo wydaje mi się, że za szybko jeździłem. Teraz takie będę starał się jeździć tam dziewiątkę, najwyżej trudno, po prostu na to pole bym przywiózł tego więcej, około, nie wiem, wątpię, że mam hektar koła Adasia na tym kawałku. Na hektar, no takie 4 tony, jak się posypie, no to powinno być ok. A tu jest 3 tony chyba tak zasypu, normalnie, jeszcze te nadkładki. Czekajcie, jak później wsiądę, to zobaczę ile to... No, 4 tony chyba tam. Tak mi się wydaje, że chyba właśnie 3 tony to jest podstawa i tona jeszcze nakładek. Jo. Że abornika nie zgubię po drodze. No to był chyba wyskok jakiś teraz. Tylko nikt twój było widać, jak się podnosi do góry. Jo. Jak ja wlecę tym bykiem, to już mi nie wymusił chociaż. Aż co mówię, dzisiaj nie mam czasu, muszę zapierdzielać jak najszybciej i to podpiłem fenda, bo on to ma chociaż o 50 na godzinę, to czuć to, więc chwila moment jestem na pomiędzy gospą a polem. No ale wiesz, no po coś kupiłeś teraz ten ciągle, trzeba z niego korzystać. Wiadomo, że no nie wygląda jakoś mega cudownie do... Nie wiem, z daleka widziałem, nie było tragedii. Nie, bo dobrze, że ma nakładki, co nie? Bo gdyby nie miał, to by wyglądał masakrycznie. Tamtym ci będziesz wyglądał petardo, nie? No. To już sam to już, to już wiem na pewno. Wiem, się sąsiad nie przejmuje, bo wiem. No ale dobrze, będzie na następnym sezonie. No nie, dobra, tak jakby łatwo coś tam było, więc jak jeszcze mam tu za 2-3 pola do zrobienia, to potem coś tam wyjdzie z tego. Więc spoko z jednej strony. Kurde, podobny zapłon się tu... O, pięknie. Zrobił. Jedziemy teraz na to maleńkie pole. Tutaj, bo chyba wydaje mi się, że ono jest do zwapnowania. Także je sobie ogarniemy. Najwyżej pojedziemy sioć. Jeszcze rzepoki. Ciekawe ile jeszcze. No myślę, że jeszcze z jeden rozrzutnik będę tu potrzebował. Może, że to jakoś sobie to wyliczę i będę miał gitara. Czekaj. Bo ogólnie ta obornika mi się chyba kończy już. A nie, znaczy jednak... wiesz, czas masz mały i nie ładuje ci się w oborze. Tak. Nie, już mi się załadował. Będzie mi rozłączać czy nie? Chciałbym, żeby nie rozłączało. Nie, bo tak miałem 15 ton, co nie, nie załadowało, teraz mam 60 par. No bo też to jest kurde napędzane na koło, więc prędkość musi być przy takiej... przy takim wózku, bo to żeby też miało możliwość rozrzucenia, tak? Żeby talerze i to wszystko. Chyba, że tu masz czekaj. Chyba, że tu masz posuw na tego. Posuw zrobiony na koło, a hydraulicznie talerze się kręcą. Więc to wtedy po prostu daną ilość i trzepie. Dobra, tutaj wyłączmy, bo też tego wapna, żeby nie wiadomo ile dać. Może ten wózek nie wygląda za ciekawie,
z Johnem, ale brałem to po to też, mówię, jak na większych polach, żeby włączyć sobie GPS-a, bo jak sami dobrze wiecie, no u mnie ten, no całe szczęście drugi mój ciągnik ma GPS-a, tylko że no mówię, ten to ma praktycznie do każdej pracy, a tamten to wszystko przy silniku związane, cały ten komputer i w ogóle, więc w większości GPS-a będę używał bardziej chyba tutaj w Johnem. Ja na razie. Konkretne pieniążki za to były wydane. Takie, takowoż nie mam, ale myślę, że do Fenda wleci na pewno. No, bo ty akurat to sam możesz pomodyfikować dosyć fajnie. Muszę nawet zobaczyć, ile, jaki jest koszt tego interesu. 15 taka chyba. Myślisz, też mi się tak gdzieś. Ja jak pamiętam, chyba do John Deere'a zakładałem, to około 15 taka dokładałem. No wiadomo, teraz jak pewnie byśmy do jakieś nowsze i wszystko, to raczej więcej się będzie dokładało, bo wcześniej jak my żeśmy kupowali te ciągniki, to chyba żeśmy już tak nie przywiązywali wagi na te pieniądze farmingowe, a normalne. Ale zwykły, świetnie, mały no. GPS, tam bez szału, to za 5000 jest. Akurat tak teraz patrzę. Taki na telefon wgrywasz. Jo, taki, taka mała skrzyneczka z tym, z jakimś tam Androidem. A możesz mieć lagi teraz, bo wchodzę zobaczyć wapna. Stój mnie. Jest to pole, 63 to jest u sąsiada. Tu wszystkie, patrzcie, moje, jest ok. Tu jest moje, niezrobione jeszcze, tu też niezrobione. Kurna dziadek, które coś dzierżało mnie? Ta. Nie, nie mam, no mówię, wcale nie mam wiele tych pól. Tak moje, jeszcze, moje, twoje. Tu jeszcze by się przydało to wapno. Rozejrzałem, mamy 30 minut odcinka. Boże, już? Ja nic nie zrobię. No, więc może poczekajcie, zobaczę sobie, jak mam z tymi rzepakami do siewu. Chciałem, że chociaż to pole na odcinku skończę. To pole ja lipę całą obciąłem, więc... Ja, to dobrze, to będzie chociaż ciepło w zimę. Dobra. No to tam ciepło. To jest od biedaka do kozaka. Od kozaka do biedaka. Nie włączył tu przez przypadek, jak sięgałem. Rzepak 222. Aha, czyli to małe, co teraz wywiozłem, więc super. Rzepak 47. To jest prawdopodobnie to, co przed chwilą też nawoziłem. Nie, to nie to. Aha, 47-43, czyli rzepak tu jest zasiany. I rzepak na polu numer 64. Czyli to jest to, co przed chwilą zawoziłem. Czyli bym musiał teraz jechać i po wapnie fędziorem sobie wjechać, więc spoko. Myślę, że to będą bardzo szybkie siewy rzepaku. Tutaj ja mam ogromne siewy. Około 3,5 hektara. Tu bezpośrednio od razu wjeżdżamy, mieszamy wapno i siejemy. A tą orką będę się bawił, bo to jest skazane. Ale tak jak co drugi rok gdzieś będę starał się przeorywać dane pola. Tu ten siewnik. Chcę zobaczyć, jak w tym sezonie spisze się taki właśnie uprawowo-siewny i bezpośrednio po ściernisku. Tam akurat na tamtym polu nie wyglądało to źle. Nie wiem, czy tu nie będziemy od końca dojeżdżać, bo tu ciężko z poprzeczniakiem. Dobra, zobaczymy też, jak fędzior się obudzi. Sam jestem mega ciekawy po wapnie. Rzepak siejemy, rzepak, dobra, żeby tu się nic nie ogarnęło złego. Nie wiem, czy tu nie będzie na 3 razy pole. Ciekawe, ile ten u mnie na ile razy będzie pole. Znaczy, że sobie GPS-a byś włączył na 6 zł, bo ty też masz 6 metrów, nie? Siewni. Chyba. No, tutaj sam się mówię. No ty, bo... powiem szczerze, tak teraz myślę, ale... Wydaje mi się, że 6 to jest ten twój, tylko no nie jest uprawowy, nie? A ty mówiłeś sam, że nie chcesz uprawy, po to, żeś sobie kupił talerzówkę. Ja oczywiście u mnie talerzówka i gruber też się pojawią, bo raczej będę starał się robić prace pożniwne częściej od razu, ale teraz terminy po prostu gonią, jeśli chodzi o rzepaki. I nie mam jak tego inaczej. To jest najlepsze, że nie jest napisane, ale na Mazurze pisze 6, więc pewnie 6 metrów. No. To jest raczej pewne. Czekajcie, to sobie musimy ogarnąć, że sąsiad nie ma nic zasiadać. Kurde, zabrakło mi tego. Pół rozrzutnika. Może ćwiartkę. Miał pole skończone. Dobrze, bardziej co? Kurczę, nawet nie, minimalnie. Ajajajajaj. No, tu jest ok.
sobie staram się cofnąć. Ule się Fędzior przybrudził. Siewnik nie ma tragedii. Ale po oponach Fędzie to ładnie widać. Dobra, załączamy. I ogień, wiecie, też bym mógł na przykład tak używać tego GPS-a tutaj w tym, że o, nie załączać go. Tylko po prostu, że mi pokazywało te czerwone. I to też spoko wygląda, bo wtedy ja sobie steruję, tak, zestawem. Więc możemy się tak umówić, że jak nie mam tego GPS-u, co jest wbudowane do kierownicy i do tego wszystkiego, no to po prostu będziemy to używać w taki, a nie inny sposób. Kurde, znacznika tu nie rozpiąłem. Jak padłem w poślizg, to się znalazłem. Gdzie nie powinienem. Ale to jest kurde wywijania i ciekawe, czy na 3 razy to pole zrobimy? Jo, powinniśmy dać radę na 3 razy. Kozak. A, czekajcie, miałem wyłączyć GPS-a i spróbować, jak uda nam się pojechać bez niego, tylko taki, który nam wyznaczy. Tak samo jak wiecie, na komputerze napisało daj tu w prawo, daj w lewo i... One left, tyle. One right. Ale także tutaj z sąsiadem, żeśmy ładnie poszaleli 6-metrowe siewniczki. Fajne takie, w sam raz moim zdaniem teraz. Nie będziemy odstawać od siebie. Ale jednak ten krok do przodu dałeś. No jednak tak, tu będę miał ten plus, ale mówię, no tutaj teraz bardziej spieszy mi się z tymi rzepakami, z tym wszystkim do posiadania, ale będę w większości starał się, mówię, albo orać pod rzepaki i prawdopodobnie będę chciał w następnym sezonie dla was taką akcję zrobić, bo często jeszcze jest ten, jak powiedzieć, klimat, ale zawsze gdzieś po tych żniwach, jak są późne żniwa, no to później ogień od razu, wiecie, z tymi orkami pod rzepaki, no bo to terminy gonią. I trzeba działać, dlatego też mówię, no w tym sezonie na razie to robimy tak, bo chciałem dzisiaj bezpośrednio od razu potestować ten zestaw, ale myślę, że na następny sezon taką oreczkę sobie trzepniemy i tutaj kurde, no trzeba pomyśleć, ale sąsiad daje, rozerwie. Tak kurde sobie teraz pomyślałem, trzeba było sprawdzić ile mój ile mój rozrzutnik ma kurde pojemności. A no ja. Bo mogłeś sobie mój pożyczyć rozrzutnik, tak to. Patrz teraz. Nie pomyślałem w ogóle o tym, że ty masz, ale ciekawe właśnie, jakie ty masz. Tak będę się rozrzucał, to sobie zobaczę. No i kurde, damy rady bez tego. Dalimy radę bez poprzeczniaka. To i dobrze, bo naprawdę mało miejsca, tam krzaki i trawa, a tu od sąsiada płot, więc... O, no i bajecznie. Niech trwa wiecznie tutaj wszystko. Kolejne pole... Mordo mam na idealne, idealne metry pod siewnik, nie? Wow. Sok. Szacun dla twórcy mapy, bo już z kilkoma jakby pracami... Jakby wymierzył, co nie? Tak, to do równych metrów metry. Jakby były te pola. Bo już nieraz mi się zdarzyło, że w jedną i w drugą, na przykład jak tam miałem 18-metrowy opryskiwać czy coś, że w jedną i w drugą mi łapała. A przy 6 metrach, no kurde, kolejne pole jadę idealnie, nie? To jest naprawdę sztos. I takie siewy, myślę, że ten siewnik raczej zagości na dłużej troszeczkę tutaj u nas. Nie wiem, może teraz, jeżeli mówię o tej uprawie, że będziemy się starali w większości uprawiać przed tym, żeby ty on masz po prostu... ten cynkometa? Tak. Tylko, że ja mam tą najwyższą wersję z tym, oprócz od kiszonki, nie od kiszonki, tylko tą najwyższą, jeśli chodzi o obornik. Tam chyba 9, nie wiem czemu mam w głowie 9 ton. Tu mi pisze 12. 12 to chyba kiszonki. Chyba, że kiszonki wchodzi 20. No to wtedy będzie 12 obornika. Nie wiem, ale ja pamiętam, jak raz pojechałem, to jeździłem i jeździłem u ciebie. Dlatego no, chcę zrobić tą akcję, kurde, obornik. Tam mi pisze 6, a ten drugi, masz pierwszy czy drugi? No raczej ten drugi. A drugi, to 8 chyba. 8, 8. Jo, a ty masz 8. 9, tak? A ja mam 7800. A, no to nic. Tylko, że ty możesz mieć o wiele szerszą tam rozrzut, co nie? A tak ja nie mam bardzo wąski. Niestety, i to jest ból, bo on ogólnie nie narzekam z tym, że on tam ma prawie 8 ton, tylko, że no niestety, ale mi rozrzuca no, na niecałe, no myślę, że 3,5 metra rozrzuca. To ja tyle samo, ja mam na 4. Tak? No to nie, to... No bo mam te poziome wałki przecież.
To niestety za dużo by my. Za dużo by mnie nie pomogło. Dobra, jest dosiane. Kurna dziot. Dobrze, że my tak pojechali, idealnie. O, jadę. Chodźcie. Tak właśnie coś dziwne dźwięki słyszałem przez sekundę. Nie wiem o co chodzi. Jadę z orężado. Dobra. Cygmyk w buch. A wiedzim se tu. Po trawie i tak trzeba będzie przetrząsnąć i ogarnąć. Ale powinno to wyglądać pięknie. Także no mam taką cichą nadzieję, że ten mój pomysł na taki zestawik wam się tutaj jak najbardziej spodobał i fajnie przyjmiecie ten zestaw, jak i przyjęliście kombajn, czy też wszystkie poprzednie inne zestawy. Ja mówię, no tutaj zobaczycie mega klimat na Kiszonce. I że tu wtedy to, że Sumsion ma fendę, ja mam fenda, to nie jest zła sprawa, bo mówię, no jednak coś tam te fendy się troszeczkę od siebie jednak różnią i mocą, i wyglądem, i tym wszystkim, więc i wyposażeniem nawet, więc naprawdę tutaj mega to wygląda. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, zapraszam na kolejny odcinek do sąsiada i na razie strzała, trzymajcie się, cześć! Pa, pa!